Hurrah, hurrah, we'll join the Jubilee. And that's going some for the Yankees by gum. Cause I'm a fire starter. Siemanko, kochani, z tej strony z Formplay, a to kolejny odcinek z gry Bioshock Infinite. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy tutaj. Musiałem jeszcze, oczywiście się nie zapisało i musiałem tutaj dojść. Z 5 minut musiałem tutaj poświęcić na to dojście do ostatniego miejsca. Ale już jest wszystko w porządku. Możemy kontynuować. Już Elizabeth dostała, raczej dostaliśmy od Elizabeth taką moc, dzięki której ona może przywoływać z tej wyrwy, czyli z tego świata jakby równoległego, różne przedmioty, które są w tamtym świecie równoległym. Czyli przykładowo ten automat. Da się na to rzucić ten czar? Da się. Pieniążki. Oje, zwiększenie magazynka, obrażeń. Ale nie używamy tego karabinu, używamy... Co to jest za sprówka? No też karabin, ale jakiś lepszy od tamtego mi się wydaje. Dobra. A tutaj mamy już inne te... automaty, o, dobra. Wzmocnienie pułapki... Ale to dużo byśmy musieli wybulić. Dużo byśmy musieli zapłacić, wybulić i w ogóle, więc... O, tutaj... Karabin wyborowy. Zwiększenie magazynka granatnika. Bym chciał to ulepszyć. O, zwiększone obrażenia karabina wyborowego, więc weźmiemy to. Akceptuj. Nie, mamy ulepszoną tą snajperkę teraz. Elizabeth jeszcze pieniążkiem zarzuci. Kasy więcej zawsze. Stawy medyczne. Kurde. Pomocne to wszystko, co nam tutaj daje. Pistole. Kurde, wszyscy tutaj gadają coś. Ty zaraz chyba coś wyskoczy. Fuck! Kurde, nie ten guzik. To się zmieniało? Tym. Amunicja, dzięki. Wow. Jeszcze trochę. Dobra, już po nim. No, strzeliśmy w plecy. Wziąć to zamiast czego? Zamiast tego? Fuck yeah! Dobra, lecimy teraz z lepszym gunem już. Jeszcze sobie chyba solę uzupełnimy. Dobra, wziąć solę? Podnieś fiolkę 100% soli. Oh yeah! Tutaj jeszcze jakieś sola? Dobra, lecimy dalej. Dalej. Tędy, tak? Dobra. Z taką broją myślę, że nikt nam się nie oprze na razie. Dawaj, Elżbietka. Co to? Soli mamy w chuj. Nie mamy 5 wytrychów. Wytrych. Gdzie mamy teraz iść? Kurde. Pokazywało nam, żebyśmy tutaj szli. No to tutaj jesteśmy. I co, ja mam zbierać wytrychy? Czy co? No dobra, dzięki. Pieniążkami zarzuciła. No. Ale co? Gdzie my tu mamy iść? Tutaj chyba, tak?
Tutaj czy nie? Musimy znaleźć Slate'a za pomnikiem pierwszej damy. Tu nigdzie nie możemy wbić, mamy dwa wytrychy. Czy my tutaj musimy wytrychy znaleźć? Gdzie jest Slate? Co ja mam robić? Tędy teraz. Nie ogarniam trochę. What is that? Comstock ships. He's coming for Slate. It was Slate who killed for his country at Wounded Knee. It was Slate who stormed the gates at Peking. Slate! Slate! Comstock's coming, Booker. But our lives won't satisfy him. Rzucają wszystkim. He won't rest until he's turned us into tin. I won't let him. He took my past. Co mam robić? But that's all he's getting from me. Just give us the vigor. We don't need to do this. Here you go, boys. Nic nie daje. A soldier's death awaits. Trzymam to. Też nic nie daje. Muszę tutaj odeprzeć atak tych kolesi. Lećcie! Aaaa! Napierdalamy! Kurde, niezła broń. Ładuj, ładuj! Ooo! Jeszcze ktoś? Nie ma już amunicji. Musimy lecieć po strzelbę, mi się wydaje. No, zamiast tego, dobra. Fuck, ten koleś dobry. Uciekamy, uciekamy. Reloading. Fuck. Dostaniesz. Fak to wybucha. Ładuj, ładuj. Już po nim? Biegnie nas, fuck. Kurde. Mało życia, mało życia. Stawy medyczne. Takie zdrowie jest. Tamten kolega. Kolego! Gdzie on jest? Fuck you, man. Is that all you can muster, soldier? Tylko na tyle mnie stać, tak masz rację. Come on now, DeWitt. Don't disappoint the boys. Nie martw się, nie zawiadę. No, come on, come on. No ilu, no jeszcze. Fuck, który to? To ten. Ładuj, ładuj na niego. Kurde. On jest koksiarski. Trzeba jak najszybciej zabić. Dobra, amunicja, dzięki, Elizabeth. Wow. Fuck. Apteczka jest? O! Koniec? No kurde, ilu was? Oh yeah. Coś tutaj ostra jazda jest. A to już koniec? Tak? Już koniec? Teraz, w tym momencie? Uuu.
Rozumiem, że mamy rozwalać to. To też się da? Nie da się. Dobra, mamy to rozwalić? Mamy? Nie wiem, na wszelki wypadek wszystko rozwalę, bo nie wiem dokładnie. Chyba... To już koniec. Nie wiem, co to dawało. Mogło nas porazić. Czy nie mogło? Ale weźmiemy jeszcze sobie amunicję. O tej spluwki myślę. Nie chcę tego. Dobra. Chyba jest. Dobra. Teraz my naciskamy klawisz N. Chyba trzy będziemy tutaj musimy drołować teraz. O, łuk. Ja bym chciał łuk. Dlaczego nie mogę łuku wziąć? Ale karabin zamiast czego? Ja tu ulepszyłem snajperkę ostatnio, mi się nie będę brał tego karabinu, dobra. Strzelbę też mamy, czyli na bliski i na daleki kontakt broń załatwiona. Chciałbym jeszcze, żeby była trzecia broń do wybrania, ale chyba niestety nie można. O fuck. A to oni tutaj biegną, to ja tam się nie przejmuję. Fuck off! Ładuj! Zmieniamy. Już po nim? Jeszcze jeden! Nie chowaj się! Kolego! Ej! Dobra! Już po nich! Musimy w to strzelać, żeby... Trochę... Amunicji się marnuje, ale dobra. Lecimy. Srebrny orzeł. Hot dog. Co tu jeszcze? Przeszukaj ciałko. Ciałko przeszukane. O, muszę wziąć elektrycznego jockeya od Slate'a. To jest Slate? You're not done here, soldier! Eat everything that's on your plate! Finish it! Zabijemy go, co nie? Zabijemy. Tacy podli ludzie nie mogą żyć. No dobra, bierzemy elektrycznego jockeya. Tak jest! Ten efekt tych rąk, które się zmieniają pod wpływem tych różnych magii, to jest moc w tej grze. Możemy stworzyć elektryczną pułapkę! Dobra. Dobra, mamy to. Możemy gdzieś jeszcze coś poszukać. Nie, dobra, lecimy tam. Musimy gondolkę uruchomić. Dobra. Zmienimy od razu broń. Myślę, że zaraz będziemy używać tego elektrycznego jockeya. Przyda się na pewno, tak jak wszystkie magie. A masz! Wow, to ich spaliło od razu. Fuck. Dobre. Którą stronę, w lewo czy w prawo? Gra nas prowadzi w prawo, ale pójdziemy w lewo. Oszukamy system. O kurwa. Dobrze. Rzucamy pułapkę! A masz! Sole dla mnie! Czemu go jeszcze kruki opętały? Te
Dobra. I can tell what Slate said bothered you. Ta pułapka, jak widzicie. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and there's finding pleasure in the act. Booker. Look. Musimy przetrwać i nie ma gadania. That said, unless you know. Oh, look. The better. Trzeba odczekać. Ręka naładowana i lecimy. Pokoik. Jesteśmy sami, Elizabeth. Dobra. A. Co zrobili temu człowiekowi? Jest przebity. Dobra, nic. Dobra, leci. O. Voxofon. Przeszukany. Wszystko przeszukane. Pieniądze też. Dobra, leci. Tutaj do tego. Nie ta magia. Oj, straciłem solę tylko. Czynienie obrażeń. Z pistoletu, z granatnika. Ja tego nie używam. Dlaczego oni mi nie dadzą na przykład do strzelby? Dlaczego? Teraz o. Ej no. Dobra. Automat, wzmocnienie diabła. Nie mam na to pieniędzy. I mam to odpalić, tak? Czy co? Wydaje mi się, że tym muszę to odpalić. Miałem rację. O, śpi. O, Elizabeth, w którą stronę? Lewe czy prawe drzwi? Myślę, że o, te dwie pary drzwi są takie same, więc lecimy. No. Wychodzimy z sali bohaterów. I teraz ukazuje się bardzo długo wczytujący się ekran ładowania z powodu mojego strasznie słabego komputera, który będzie wymieniony w najbliższej przyszłości za 2-3 miesiące. Czyli gdzieś w czerwcu. No. Już widzę 17 minut odcineczek trwa. Jeszcze trochę pociągniemy. Muzyczka jest. Nastrojowa jest. Dodawałbym kamerkę, ale komputer by tego nie uciągnął. Nie uciągnąłby tego. Palimy komara i będzie napieprzał w nich. Mamasz. Teraz zwiększone obrażenia snajperki, to jest to. Fuck off. Kurde, ile ich jeszcze jest? Oni są zajęci wszyscy tym gównem, co tam leży. Z bliska snajperką bez przybliżania. A, z bliska, czym on mi walnął z tego bliska? Wow, dlaczego ja nie trafiam? No wal do niego. Tak długo ładował. A zmieniamy broń. Nie, jednak nie zmieniamy. O, tak. Pełne skupienie. Tam coś jest. Ja wiem, co to jest. W którymś tam odcinku tego używaliśmy. Przeszukaj ciało. Przydał się ten komar. To bardzo. O, tam sklep jest. Szukaj ciało. Elizabeth się zamyśliła. Też apteczka będzie dobrym tym pomysłem. I amunicja do karabinu wybarowego. Amunicja do strzelby, wszystko na maksa. Jesteśmy gotowi do... No, dzięki za kasę. Jesteśmy gotowi do dalszej drogi. Tutaj bardzo pięknie oświetla
Wow, posążek tutaj, widzicie, bardzo ładnie namalowane jest wszystko. Tutaj piersi są, tu, i tu jest twarz. Dobra, dość tego. Dość tego dobrego. Lecimy po szynach! Oh yeah. Już mają przesrane z panem Jerzym Waszyngtonem, który jest po mojej stronie. Snajperka. A masz. Ty uzbrojony gówniak. Fuck! To w moją stronę leciało. A masz! Dobra. Myślę, że jesteśmy dobrym tym teamem. Dawaj, stary ich! Jedziesz ich! Dawaj, wyprzeć system, poleć przede mną, w ogóle całą grę przejdź za mnie. O, dużo miał. Czy nam się przyda granatnika? Dobra, bierzemy granatnik, będzie rozpierdol. O, lecimy tędy. Nie wiem, ale lećmy do góry. Tutaj często ta gra pokazuje, że mamy iść na przykład tam, a mamy iść tak naprawdę do góry. Fuck off! Zniknął od razu. Jeez, swoją amunicję. Swoją własną broń. No ju. A! O! Tylko zniszczyłeś mi tarczę. Nic innego. Rozumiem, że tutaj tylko sole są. I lecimy. Mamy lecieć dalej po szynach. Po szynach. No, nie ten guzik! Tędy lecimy, no bo jak nam tutaj pokazują, że mam tutaj iść. To tędy idziemy. O, teraz widzę, że muszę wbić na to. Teraz muszę pewnie zejść tam. Gdzie ja mam zejść? Gdzie ja mam zeskoczyć? A tutaj? I później niżej. Tak? Tak, dobrze. Trochę przyspieszyłem. Za daleko czy dobrze? Dobra, skoczymy tu. Tędy, Elizabeth, jesteś w drodze? Widzę tam kolesia. Dobra! Sam tego chciałeś! Dobra. Chciałeś wojny, ty sypie. Ty też chcesz wojny? To masz. I już po tobie. Woohoo! Rogan, come on out. Już koniec. Dobrze, dobrze. Poznałeś moją nową broń. Frajerze. Też wymienimy sobie ten granatnik na ten pistolet maszynowy, bo już tutaj mało amunicji. A wątpię, żebyśmy dostawali do takiego granatnika często broń. Nie broń, tylko amunicję, no. No, o to mi chodziło. O, idą, z której strony? Jedz ołów! Dobra, celuję w tryby, tylko poczekaj, go zatrzymam. Ale co to daje? Czy to z tyłu mam palić? O, broń się przegrzała! Dobra, już pani. Ale też z tyłu ma takie... To fajne coś. A możemy tutaj wejść, Elizabeth?
otworzysz mi tutaj? Really? That little old lock. Dawaj, otwieraj, nie gadaj. Got it. Bardzo mi przypadać do gustu, Elizabeth, ale kurde. I've got ammo. Look her here. Dobra. I po głównie tym. No tu się dostaliśmy, żeby przeszukać wszystkie te biurka. Tutaj jakaś niemiła niespodzianka w postaci wroga. O. Oh yeah. Będziemy podpalać przeciwników uderzeniem wręcz, czyli tym. O, 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 dobra. Kredensik. Robocik też przeszukany. 5 wytrychów potrzebujemy, żeby otworzyć jakiś chibany safe. Przecież to wystarczyłby jeden wytrych. Jakby się postarała Elizabeth. Ale nie, ona potrzebuje 5, no bo nie otworzy za pierwszym razem. Ona dopiero za 5 próbą otworzy. To jest tak specjalnie zrobione. Jeszcze robocik. Robocik maszyna nie działa. Co to? Przytrzymuj strzelba. Nie chcemy strzelby. Wbijamy do windy i jebłot w guzik. I don't think I understand how you do what you do. Tears. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them. I could go wherever I wanted. Dobra, wychodzimy tutaj. To what? My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? What did that teach you? That there's a world of difference between what we see okay. and what is. A myślę, że tutaj skończymy. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siema, na razie i cześć.